Się leje po moich rękach. Utopię się od tego soku. sekund. Kto pobije ten rekord? Ten jest dobry. 35 sekund, żeby zjeść brzoskwinkę. Cześć, czołem. Akcja. Odczepić odrosty, które wychodzą spod doniczki. Nie wiem, jak ja to zrobię. Wymiana wierzchniej warstwy ziemi, bo nie chcę dawać już większej doniczki, bo to się strasznie ciężko będzie nosić. No i kolejne tutaj. Dwa daktylowce. Daktylowiec właściwy. Daktylifiera. Egipskie. Trzeba rozdzielić je, bo już wychodzą. I wsadzić do dwóch osobnych doniczek. No i przesadzić. O, już kwitnie. Otóż to taką zacną, przepiękną, jakże fantastyczną roślinkę z egzotycznej ogrody Konszęcin od pana Piotra. Tak jest. Żona chciała, więc sobie wzięła. A ja teraz muszę przy tym robić. Kurde. No dobra, do dzieła. Zacznę może od największego. Albo nie. Zrobię te małe, posprzątam sobie spod nóg, wtedy będę mógł się zająć tym dużym. Do roboty. No nie wyciągnę tego. Zobaczcie, tu coś się rozpycha. Nie wiem, czy to będzie widać u was. O, tam w środku. Ten drugi tu wylazł. No nic, tamtego może uratuje. Ale ten idzie na straty. No bo nie rozetnę przecież doniczki, bo nie mam takiej dużej drugiej. Trudno. Udało mi się wyciągnąć. No, tu już ziemi w ogóle nie ma. Ale to jest twarde, masakra. O, to jest taka malutka. To może uda mi się uratować. Jak urośnie, będzie dla kogoś. Natomiast muszę myśleć, co z tym wymyśleć. Szuka swego miejsca. O rany, tu następna. Zobaczcie. No nic, wyrywam to wszystko. Wywalam tą wierzchnią warstwę ziemi, wymieniam na nową, wkładam z powrotem i tyle. Muszę doprowadzić moją tekilę do ładu składu. I trzeba te korzenie wywalić. Jakąś trawą zarosło czy coś. Hardcore. Zobaczcie. Leży na zbiorniku, człowiek nie widzi, co się tam dzieje. A tu zarasta jakimś dziadostwem. Trzeba to obczyścić z tych starych, suchych dziadostw, uwolnić. Parę liści powywalać. No,
Jedną ręką to trochę ciężko, powiem wam, to zrobić. No, ale wszystko w imię nauki. Nic jej nie będzie. Zresztą co chwastowi miało. Kurde, sorry. Nic jej nie będzie, zresztą co chwastowi miałoby niby być. Przecież to chwast. W tamtych krajach cieplejszych to chwast jest. Tego się boją, unikają. Jak ognia się właśnie rozrasta w niekontrolowany sposób. No tu kolejny jakiś rośnie. No już takie masakry dawno nie robiłem. I jak zawsze, pracowita niedziela. Nie można sobie odpocząć, bo zawsze coś. Obciąłem mu te uschnięte i takie chore liście, zgnite. I niech sobie radzi od nowa. Szybciutko się odbuduje. Tu trzy sadzonki, dwa daktylki, figa peretta. Zobaczymy.